Cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie w omówieniu update'u Scorching Summer Barbecue, który już niedługo wyjdzie na serwery. Jest to oczywiście update, który będzie trwał od 7 do 21 sierpnia. Jest to zapowiedziany troszeczkę przeze mnie również update, który miał się pojawić, a generalnie chodzi oczywiście o Summer Event. I generalnie wygląda to tak. Mamy do wygrania specjalne koszulki dla Kate oraz mamy do wygrania specjalne koszulki dla Hillbillego. Oczywiście to, czy to odblokujecie, zależy tylko i wyłącznie od Was. Czas na to oczywiście wynosi 14 dni, czyli 2 tygodnie. Jak to zdobyć? Żeby odblokować powiedzmy taką koszuleczkę, będziemy musieli zebrać daną ilość punktów, tak zwane Frosty Margaritas, jak to jest napisane. Nie wiadomo na razie, ile tych punktów będzie wymagane, także... To jest na razie kwestia pytania, aczkolwiek na pewno będzie to można bardzo łatwo zweryfikować w grze. Będzie oczywiście taki panel ruchomo, jak to już było wcześniej na Lunaris Evencie, kilka miesięcy wcześniej, także na spokojnie będziecie mogli to kontrolować. Jak generalnie ten event będzie wyglądał i czy będzie się czymś różnił od poprzedniego? W zasadzie to jest w sumie ten sam event, tylko chodzi bardziej tutaj o różnicę nakładek na generator oraz haki. I teraz tak, każdy mecz, pod warunkiem, że to nie jest kyf, na kyfie nie będą naliczane punkty do eventu, tylko i wyłącznie normalne mecze. Każdy meczyk zaczyna się z dwoma specjalnymi generatorami oraz dwoma specjalnymi hakami. Żeby zdobyć punkt, musimy wykręcić albo my, albo ktoś z teamku jeden generator eventowy. A jeżeli jesteśmy killerem, musimy powiesić surwa na haku eventowym. Oczywiście to jest liczone tylko raz. Jeżeli powiesimy surwa drugi raz na tym samym haku, drugiego punkta już nie dostaniemy. Ale jeżeli powiesimy surwa drugi raz na innym haku, oczywiście ten punkt jak najbardziej wpadnie. Czyli jeden generator, jeden punkt, jeden hak, jeden punkt. Dana ilość punktów, oczywiście mamy wtedy odblokowane dane ubranko albo dla surwa, albo dla killera. Jeżeli chcemy mieć więcej tego rodzaju generatorów bądź haków, musimy zabrać specjalny offering, jest to oczywiście Barbecue Invitation, które będzie można zakupić czy to na drzewku, czy gdzieś indziej, wylosować z boksa, w sumie na jedno wychodzi. Osoby, które mają wcześniej przepustki do Lunarisa, prawdopodobnie te przepustki zmienią się również w Barbecue Invitation Offering, aczkolwiek to jeszcze nie jest pewne, nic takiego tutaj nie przeczytałem, chyba że jestem ślepy i coś pominąłem. Ewentualnie oni po prostu nie wspomnieli, albo z tym nic nie zrobią. Na razie kiwię, ale generalnie tak to wygląda. I teraz tak, tak jak powiedziałem, że jeśli potrzebujemy takich rzeczy więcej, chcemy na mapie, potrzebujemy offering. Każdy offering, nieważne czy to zabrany przez surwa czy przez killera, powoduje wygenerowanie dodatkowo jednego generatora oraz jednego haku. Maksymalnie możemy mieć takich 7 haków na mapie bądź 7 generatorów włącznie, aczkolwiek nie warto brać tego więcej niż 3. No bo w sumie to jest tak naprawdę już potem tylko i wyłącznie marnowanie offeringów oraz marnowanie punktów. Więc kolejna rzecz. Kiedy killer zhukuje surwa na tak zwanym grill hooku, pierwszy raz oczywiście dostaje pierwszy one survivor chop, czyli jakby jeden ten kawałek mięska. To już jest w sumie jasne, tak jak powiedziałem. I jako survivor, jeżeli zrobimy generator, tak zwany Frozen Cocktail Machine, to oczywiście również dostaniemy jeden punkcik dla survivora, czyli tak zwaną jedną Frosty Margaritkę. Jeśli zagramy Barbecue Offeringa, dostaniemy również za każdy zrobiony generator punkty. Natomiast jeżeli zabierzemy sobie killera, również dostaniemy za każdy zrobiony hook punkty. Oczywiście naliczane raz na hak. Czyli nawet jeśli powiesimy tam jakiegoś innego surwa po raz pierwszy, to już naliczane nie będzie. Czyli generalnie warto brać te punkty. Wcześniej to było mniej więcej tak, że było coś koło 4500 dodatkowo punktów za generator oraz za hak. Punkty nie są liczone do bazowej ilości punktów, zatem setki na to nie oddziałują. Perki na to nie oddziałują, takie jak barbecue, czy nie wiem, czy we're gonna live forever, czy together forever. Mniejsza, to na to nie oddziałuje. Czyli jeśli powiedzmy będzie podobny system naliczania punktów i walniemy takich 5 genów, 5 razy 4,5, to wam wychodzi 22,5 tysiąca punktów bonusowo. Także w sumie jakiś fajny tam buścik. Jeżeli chodzi o surwa, bardzo fajny event na pewno dla surwa, mega fajnie opłacalny, ale trzeba niestety brać te offeringi, inaczej nic z tego nie dostaniemy. Warto sobie troszeczkę punktów więcej uzbierać, żeby jednak te offeringi sobie odblokować, jeśli byłby problem. Tak myślę z 300, 400, 500 tysięcy trzymać. To będzie ilość wystarczająca. Oczywiście to raczej będą szare offeringi, więc zdropnięcie ich na drzewku to nie powinien być żaden problem. Jeśli osiągniemy
cel Frosty Margaritas, oczywiście odblokujemy sobie ubranko do Kate. Natomiast jeśli zrobimy to samo z punktami dla Killera, odblokujemy młotek dla Hillbillego. I oczywiście you can only gain Frosty Margaritas and Survivor's Chops in the public matches, czyli tak jak mówiłem, możemy to zdobyć tylko i wyłącznie w normalnych meczach, możemy grać teamem, aczkolwiek nie nalicza tego na kyfach. Event będzie dostępny, przynajmniej tak jest w tagach, że i na PC, i na PS4, i na Xboxy. Jeśli na jakieś konsole nie wyjdzie, nie ciśnijcie po mnie, że daję fejkowe informacje, bo to już jednak nie jest moja wina. Aczkolwiek normalnie to raczej powinno się również pojawić na konsolach. I tak jak mówiłem, otrzymujemy i punkty, i otrzymujemy wtedy Blood Pointsy. Także myślę, że warto sobie pozbierać, przez te 2 tygodnie ilość ludzi na pewno wzrośnie, no bo jednak to będą unikatowe ubranka. Także jak ktoś ma ochotę sobie podblokować, to proszę bardzo, nikt za was tego nie zrobi. Nie ma natomiast na pewno podanego żadnego zadania społeczności, chyba że to jest na razie jeszcze zadanie niespodzianka, aczkolwiek wątpię, żeby coś takiego wyszło, więc to zapewne na 95% będą jedyne nagrody, jakie będą do odblokowania. No i oczywiście te offeringi zostaną na jakiś czas w ekwipunkach, nie ma sensu na pewno tego zbierać więcej, bo tych offeringów potem już nie użyjecie w ogóle, także jeśli chcecie sobie ich, z nich pokorzystać, to to jest jedyny dobry termin, żeby to sobie odpalić. Tyle z takich informacji, to są takie informacje bardzo szybkie, ja idę się szykować pod streamka, wezmę szybko to ino zmontuję i wrzucam na YouTube'a z automatu. Także dzięki bardzo i na razie!